Czy kreowanie postaci na scenie różni się od tego, co robimy w dubbingu? No na pewno, bo na scenie mamy większą możliwość użycia większej ilości środków. Mam na myśli ciało, a w tym oczy, sposób zachowania itd. itd. A tutaj w dubbingu, czy właśnie w presynchronach, nad którymi pracujemy, wszystko musimy zawrzeć w głosie że ja się postać się boi albo się cieszy śmieszne jest to że powtarzam ruchy animowanej postaci z ekranu potem sobie zdałem sprawę z tego że to się nie dzieje bez powodu dlatego że jeżeli moje ciało reaguje w momencie w którym ta postać mówi w jakiś tam sposób no to jest ta reakcja bardziej prawdopodobna bo trudno czasem jest zagrać kogoś kto biegnie siedząc w ten sposób, tak, a jeśli biegnę, to sam się łapię na tym, że się ruszam, dostaję zadyszki, jest to bardziej organiczne.